Dzień dobry, witam szanownych Państwa. Dziękuję naszym mediom, partnerom biegu Tropem Wilczym Ostrowiec 2020. W dniu dzisiejszym, a więc w piątek przed niedzielą, chcieliśmy razem z panem Dariuszem Kaszubą zaprezentować pakiet startowy, który już do nas dotarł z Fundacji Wolność i Demokracja. W pakiecie biegu Tropem Wilczym w Ostrowcu, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, 1 marca, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, jest oczywiście koszulka tradycyjna z wizerunkiem naszego głównego patrona biegu, rotmistrza Witolda Pileckiego, jak również medal, który jest medalem honorowym, który otrzyma każdy uczestnik, który zapisał się na stronie internetowej JS2013, należącej do naszego ostrowieckiego partnera organizacji społeczno-wychowawczej Strzelec, którą reprezentuje pan Dariusz Kaszuba. Cieszę się, że pakiety, które otrzymaliśmy, a było ich 250, już się rozeszły, chociaż ci, którzy będą chcieli jeszcze zapisać się w niedzielę, taką możliwość przez nas będą mieli zorganizowaną, aby jeszcze wpisać się w niedzielę. Przypomnę, bieg odbędzie się na ostrowieckim Gutwinie, gdzie znajduje się leśnictwo Zwierzyniec, naszego partnera Lasów Państwowych Nadleśnictwo w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ten bieg ku czci żołnierzy niezłomnych będzie miał kilka odsłon. Bieg honorowy na 1963 metry rozpocznie się o godzinie 11:30, a później o godzinie 12:00 bieg na 10 km i marsz z kijkami na 5 km. O 14:00 godzinie planujemy wręczenie nagród dla uczestników, zwycięzców poszczególnych konkurencji, jak również będą atrakcje zorganizowane przez naszych partnerów wojskowych. Centrum Przygotowania do Misji Zagranicznych w Kielcach, 10. Świętokrzyską Brygadę, 3. Batalion Radiotechniczny z Sandomierza i kompanię ruchu z Niska, jak również przedstawiciele administracji wojskowej z WSW i z WKU z Kielc i z Sandomierza. Myślę, że będzie bardzo interesująco, będą pokazy dynamiczne, statyczne, wszystko oczywiście w otoczeniu pięknego lasu, a przede wszystkim najszczytniejszy jest cel. Czcimy pamięć żołnierzy wyklętych, a w szczególności naszego patrona biegu, który wybraliśmy, rotmistrza Witolda Pileckiego. Jesteśmy jednym z 300 czy ponad 370 miejsc w kraju, gdzie taki bieg odbywa się. Z wiedzy, jaką w tej chwili posiadamy, ponad 75 tysięcy uczestników biegu. Patronem honorowym biegu jest pan prezydent Andrzej Duda, który wystosował specjalne przesłanie do uczestników, do organizatorów
biegu i cieszymy się, że w Ostrowcu po raz drugi mamy edycję biegu tropem wilczym. Wszystkim partnerom, którzy uczestniczyli w organizacji tego biegu poza wojskowymi, Lasom Państwowym, Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Policji Państwowej, Straży Pożarnej z Komendy w Ostrowcu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Młodzieży też dziękujemy z szkół prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu za zaangażowanie i za uczczenie pamięci żołnierzy wyklętych. Bardzo proszę, Dariusz Kaszuba, przedstawiciel Strzelca, naszego partnera tu lokalnego przy organizacji biegu. Bardzo proszę, Darku. Dziękuję. Szanowni Państwo, wczoraj do późnych godzin wieczorno-nocnych trwała praca grupki wolontariuszy, którzy sprawdzali, przeliczali i szykowali pakiety dla uczestników biegu, który odbędzie się 1 marca. Warto przypomnieć, że w skład pakietu startowego, oprócz numeru startowego, który zawiera chip pozwalający precyzyjnie zmierzyć czas każdego zawodnika. W skład pakietu oprócz numeru wchodzi koszulka, o której wspomniał pan senator z podobizną rotmistrza Witolda Pileckiego. Bardzo ciekawą pamiątką jest breloczek biegacza ufundowany przez Nadleśnictwo w Ostrowcu Świętokrzyskim, czy opaska gumowa z motywem biegu. Do tego przygotowane są w bardzo ciekawej formie, nietypowe dotąd chyba niewidziane, dyplomy dla najlepszych uczestników biegu w poszczególnych kategoriach męskich i damskich, także dla najmłodszego i dla najstarszego uczestnika biegu. Są ulotki od Stowarzyszenia Wolność i Demokracja, ale przede wszystkim ciekawostką jest to, że wszyscy uczestnicy otrzymują komiks o przygodach Antka Srebrnego. To jest numer 8 komiksu Instytutu Pamięci Narodowej. I w tym komiksie opowiedziane są losy bohaterów całej serii komiksu przygotowanego przez IPN, ale akurat ten właśnie odcinek dotyczy żołnierzy wyklętych. Są w nim pokazane takie postaci jak major Szędzielarz w pseudonimie Łupaszka, jak Danuta Siedzików na Inka, a więc komiks o jak najbardziej adekwatnej tematyce do okazji, z którego bieg się w całej Polsce odbywa. Warto jeszcze zwrócić uwagę na formę medalu w tym roku. Jest on bardzo nietypowy i przypomina kawałeczek puzzla, dlatego że zrealizowano bardzo ciekawy pomysł, który można zobaczyć w całości na stronie Ostroleckiego Związku Strzeleckiego. Ten medal jest 1/3 całego medalu, do którego pozostałe elementy będzie można zdobyć, uczestnicząc w kolejnych edycjach biegu tropem wilczym, które będą organizowane w następnych 2 latach. Jeżeli ktoś będzie miał okazję uczestniczyć we wszystkich 3 edycjach, wówczas skompletuje pełny, okrągły medal, który właśnie swoimi motywami i piękną treścią projektu nawiązuje do Ogólnopolskiego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dziękuję. Szanowni Państwo, przypomnę, niedziela, 1 marca, Nadleśnictwo Ostrowiec na Gutwinie. Od godziny 7:30 uruchamiamy biuro zawodów. Od 10:30 rozpoczynamy pokazy wojskowe, statyczne, dynamiczne i inne atrakcje. Będzie można się sfotografować, porozmawiać z żołnierzami. O godzinie 11:00 nastąpi uroczyste otwarcie zawodów. O 11:30 bieg honorowy na 1963 metry. Bieg, który przypomina rok, w którym został w Obławie zamordowany przez władze komunistyczne ostatni polski żołnierz wyklęty, sierżant Józef Franczak, pseudonim Lalek, w lasach na terenie Lubelszczyzny w powiecie ryckim. O godzinie 12:00 bieg na 10 km i kijki, o 14:00 wręczenie nagród. Zapraszam do tego pięknego dnia, aby uczcić pamięć żołnierzy wyklętych.